naświetlane lub drukowane dream printy i fine art printy. To UG Silk, czyli jedwab. Tutaj mamy do czynienia z papierem półmatowym i z grubszą strukturą niż w przypadku matu. Charakteryzuje się on delikatnymi kontrastami i gładkimi przejściami tonalnymi, odporny na zarysowania i odciski palców. Kolejne z naszych odbitek to Dream Printy Non Luster. Odbitki drukowane na papierze słabo odbijającym światło, półmatowym, ze średnim ziarnem w strukturze. Coś pomiędzy jedwabiem a matem pro. Canon Luster doskonale oddaje kolory pastelowe i stonowane barwy. Zachowuje dużą ilość detali w cieniach. Canon Deep Matte. Odbitka powstaje na głęboko pochłaniającym światło matowym papierze. Miękkim w odbiorze i przyjemnym w dotyku dzięki aksamitnej powłoce, która potęguje efekt płynności i przejść kolorystycznych na zdjęciu. Ostatni już rodzaj odbitek w naszej ofercie to Fine Art Printy. Jeśli zależy Wam na odbitkach w stylu retro, to świetnie trafiliście. Takie właśnie są nasze Fine Art Printy. Powstają na matowym, sztywnym i wytrzymałym papierze Mohawk Excel, który ma chropowatą fakturę. Miejcie na uwadze również to, że papier ten nie jest śnieżno-biały. Ma on kolor kości słoniowej. Format, w którym spotkacie Fine Art Printy, to 15 na 23 cm. Na dziś to tyle. Do następnego!